Jeżeli jesteście podobnie do mnie, to nie lubicie tracić. Nie lubię tracić, nie lubię mieć tego poczucia, że przeznaczyłem czas na coś, co straciłem. Nie lubię mieć poczucia, że zdobyłem coś i potem to zniknęło. Ta frustracja, która się pojawia wtedy, kiedy napiszemy tekst i nagle się okazuje, że nie został zapisany. Frustracja, która się pojawia wtedy, kiedy zmontowaliśmy materiał i się okazało, że gdzieś nam zniknął, albo sprzęt się popsuł i nie możemy go odzyskać. Nasza niezgoda na tracenie tak naprawdę może być cechą ogólnoludzką. Tak przynajmniej pokazują nam badacze. Możliwe, że nasza ogólnoludzka niechęć do straty jest wywołana tym, że nasi rodzice nie dają nam zapomnieć o tym, że coś straciliśmy. Przypominacie sobie, na pewno kiedyś mieliście takie doświadczenie, kiedy musieliście powiedzieć rodzicom o tym, że zgubiliście prezent, który od nich otrzymaliście, albo 100 zł, które dostaliście od babci na urodziny i zamiast kupić coś fajnego, po prostu je zgubiliście. Przyznanie się do tego, że coś straciliśmy i poradzenie sobie z tym, że coś straciliśmy, już samo w sobie jest dla nas frustrujące. A do tego jeszcze to spojrzenie, ostre spojrzenie ojca czy matki. Może to wynikało z wychowania, może to wynika z wychowania, ale bardziej prawdopodobne jest to, że zarówno my, jak i nasi rodzice jesteśmy uwarunkowani na unikanie strat. Mamy głęboko zakorzenioną awersję do straty. Awersję, która sprawia, że żeby cieszyć się z czegoś, musimy zyskać dwa razy więcej niż straciliśmy. Teraz to wytłumaczę, zaraz powiem, o co tak naprawdę chodziło dwóm facetom, którzy zapoczątkowali badania na ten temat, Amosowi Tverskiemu i Danielowi Kahnemanowi. Wyobraźcie sobie taką prostą rzecz. Proponuję wam zakład. Rzucamy monetą, taką jak ta. Zwycięstwo, strata. Prawdopodobieństwo tego, że wypadnie orzeł, jest 50%. Oczywiście, naturalnie, wiemy o tym wszyscy. Ok, jeżeli wypadnie orzeł, płacicie mi 500 zł. Jaką nagrodę muszę wam obiecać wtedy, gdy wypadnie reszka, byście w ogóle chcieli uczestniczyć w moim zakładzie? 500 zł tracicie, kiedy wypada orzeł. Ile musielibyście zyskać, żeby w ogóle wziąć udział w moim zakładzie? Pytam o to, ponieważ przeprowadzone w Wielkiej Brytanii badania pokazują, że gdy zaproponowano podobny zakład, strata, ryzykujesz stratę 500 funtów. Prawdopodobieństwo straty 50%. Ale możesz wygrać. Pytanie, ile musiałbym ci zaoferować, jaką nagrodę musiałbym ci zaoferować, żebyś w ogóle zgodził się zagrać ze mną w grę. Okazało się, że przeciętny badany oczekiwał nagrody w wysokości 1200 funtów. Widzicie tą różnicę? Ból wywołany stratą jest w swojej sile dwukrotnie, mniej więcej dwukrotnie większy niż siła radości z zysku. Teoria perspektywy pokazuje nam paradoksy, o których rzadko myślimy. Przykładowo, że grając w grę hazardową, powiedzmy, że grając na ruletkę, wygrałem na początku 100 zł, po czym przegrałem 80, to na koniec dnia jestem niezadowolony, jestem smutny, jestem sfrustrowany. O, przynajmniej się nie cieszę, pomimo tego, że, zauważcie, jestem 20 zł do przodu. Jeżeli przejdę ulicą i znajdę 100 zł, to się oczywiście ucieszy, ale jeżeli przejdę ulicą i zgubię 100 zł, to siła smutku z powodu zgubienia będzie znacznie większa niż siła, potęga radości ze znalezienia. Rozumiecie, o co mi chodzi? Odczuwanie złego jest znacznie silniejsze niż odczuwanie dobrego. Jak silna jest niechęć do straty, właśnie widać między innymi w zachowaniach graczy w kasynie. Na początku dnia, kiedy kasyno się otwiera, zakłady są zwykle, powiedzmy sobie, konserwatywne. Tam nie ma dużego ryzyka, nie podejmujemy dużego ryzyka.
gracze próbują ugrać nieco, odrobinę, ale im dłużej trwa wieczór, im bardziej zbliżamy się do momentu zamknięcia kasyna, tym bardziej ryzykowne zakłady. Dlaczego? No właśnie, chodzi o to, że ci, którzy przegrali w ciągu nocy, podejmując ryzyko, próbują nadrobić to, co stracili. To samo obserwujemy podczas wyścigów konnych. Kiedy są pierwsze gonitwy na wyścigach konnych, ludzie obstawiają dość konserwatywnie, dość spokojnie, łagodnie. Ryzyko jest niewielkie. Zwykle stawiają na tych, którzy są raczej faworytami. Ale im bardziej zbliżamy się do końca dnia gonitwy, tym częściej obserwujemy, że zakłady stają się bardziej ryzykowne. Próbujemy nadrobić to, co straciliśmy. I to jest coś, co potwierdza naszą głęboką niechęć do straty. Jesteśmy gotowi zaryzykować po to, żeby tylko nie stracić. Już nie, żeby zyskać, żeby tylko nie stracić. Chęć uniknięcia straty świetnie widać w zachowaniach szwedzkich podatników. Sytuacja jest taka. Mamy złożone zeznanie podatkowe. Okazuje się, że część podatników może wypełnić dodatkowy druczek po to, żeby skorzystać z ulgi, czyli niejako zyskuje na tym, co zrobi. Dostanę dodatkowe pieniądze dzięki uldze podatkowej. Druga część podatników również ma rozliczone podatki, z tym, że okazuje się, że będą musieli dopłacić, jeżeli nie złożą określonych papierków. Czyli podatnik, który złoży odpowiednie zeznanie, tak naprawdę zmniejsza dopłatę. Dopłata jest traktowana jako strata. Efekt? Zaobserwowano, że ci, którzy mogli zyskać, rzadziej składali papiery. Ci, którzy mogli uniknąć straty, częściej. To ten prosty przykład pokazuje nam, że motywacja do uniknięcia straty jest znacznie większa niż motywacja do zrobienia czegoś, co nam przynosi zysk. Niechęć do straty może być wykorzystywana również w bardzo pozytywny sposób w wielu, wielu przypadkach. W Stanach Zjednoczonych przeprowadzono badania, w którym nauczyciele dostawali pieniądze za wyniki swoich uczniów na koniec roku. Przy czym część nauczycieli dostawała pieniądze wtedy, kiedy zaczynał się rok. Czyli gdyby się okazało, że ich uczniowie nie uzyskali określonych wyników, to musieliby te pieniądze zwrócić. A część nauczycieli dostawało jakby post factum, czyli krótko mówiąc, jeżeli się okazało, że ich uczniowie byli odpowiednio dobrze wykształceni, dobrze uzyskali wyniki, to dopiero wtedy dostaną nagrodę. Którzy nauczyciele byli bardziej zmotywowani do tego, żeby dbać o jakość nauczania i wyniki swoich uczniów? Okazało się, że ci pierwsi. Dobrze to widać, kiedy mamy do czynienia z autorami książek. Autor książki, który dostanie zapłatę dopiero wtedy, kiedy książka zostanie napisana, ma znacznie mniejszą motywację do tego, żeby pisać, niż autor książki, który podpisał umowę na książkę i wziął już zaliczkę, w dużej części wynagrodzenie za książkę. Wtedy myślenie o tym, że będę musiał oddać to, co dostałem, sprawia, że jestem bardziej zmotywowany. Znam to z autopsji. Skąd się bierze nasza niechęć do straty? Wytłumaczeń może być kilka. Nie wyczerpię oczywiście tych, które się pojawiają w książkach psychologicznych, natomiast jest kilka, na które warto zwrócić uwagę. Jedno z tych wytłumaczeń, które no oczywiście nie zawsze się sprawdza, ale w bardzo wielu przypadkach dobrze mówi nam o tym, dlaczego ludzie nie chcą tracić, jest efekt posiadania. Jest to efekt posiadania. Efekt posiadania sprowadza się do tego, że jeżeli już coś mam, to przypisuję temu większą wartość niż wtedy, kiedy tego nie miałem. Co to tak naprawdę oznacza? Na przykład, kiedy poproszono ludzi o to, żeby wycenili wartość kubka, to mówili na przykład 5 dolarów, ale kiedy już mieli ten kubek, to chcieli go sprzedawać za 7-8 dolarów. Na tej zasadzie to działa. Nagle, kiedy coś, co posiadam, staje się cenniejsze. Drugim powodem tego, że mamy do czynienia z unikaniem, niechęcią do straty, jest efekt utopionych kosztów. Jeżeli w coś zainwestowałem, to nawet kiedy widzę, że to nie prowadzi do korzystnego rezultatu, bardzo trudno mi się z tego wycofać. Wielokrotnie już o tym opowiadałem, ale przypomnę. Efekt utopionych kosztów świetnie widać, kiedy zapłacicie rachunek w restauracji. Kiedy
idę do restauracji, szczególnie takiej, w której mogę jeść ile chcę, to nawet jeżeli jestem najedzony, będę się napychał. To głupie i nieracjonalne zachowanie, a jednak tak wielu z nas postępuje. Dlaczego tak postępujemy? Bo zapłaciłem, więc chcę racjonalnie, efektywnie, mądrze, jakże bardzo ekonomicznie, wykorzystać to, co poświęciłem. Nie chcę tracić tego, co wydałem. Ostatnim powodem tego, że unikamy straty, jest kolejna heurystyka, a mianowicie heurystyka status quo. Okazuje się, że większość z nas dąży do tego, żeby niewiele zmieniać, żeby zachowała się pewna stałość, trwałość. Jesteśmy raczej niechętni do tego, żeby wprowadzać daleko idące zmiany w naszym życiu. Ja wiem, że wielu z Was pomyśli, o nie, to nie ja. Ja bardzo lubię, jak się coś zmienia. Tak, ale mimo wszystko pozostaje taki trzon, którego chcemy się trzymać. Gdybym Wam powiedział, że od jutra będziecie wykonywali kompletnie inny zawód niż dzisiaj, to jednak wielu z nas poczułoby się niepewnie. To jest właśnie heurystyka status quo. Chcemy, żeby coś, co się nam przytrafia, wiązało się z tym, co już znamy, żeby odpowiadało temu, co już znamy. Taki prosty przykład, kiedy stworzono pierwszy samochód, on nie nazywał się samochodem. Pierwsza nazwa to był powóz bezkonny. Dlaczego? Ponieważ na ramię powozu zamontowano silnik, który poruszał kołami. Opisaliśmy zdarzenie, opisaliśmy coś, co jest kompletnie nowe, nieznane nam, ale w kategoriach, które już znaliśmy wcześniej. Samo unikanie straty oczywiście jest okej, w porządku. Dlaczego? Dlaczego mielibyśmy lubić coś stracić? Problem polega na tym, że czasami obawiając się straty, boimy się podjąć bardzo ważnych, dobrych decyzji. Wielu z nas tkwi w miejscach pracy, które są kompletnie beznadziejne, ale boimy się, że nie znajdziemy innej, że musielibyśmy zaryzykować, że stracimy stałość, dochód, ubezpieczenie, mamy kredyt i tak dalej. Wiadomo, boimy się utracić, nie wiemy, co nas czeka. Wielu z nas tkwi w związkach, które już dawno powinny przestać istnieć. Boimy się stracić. Boimy się podjąć tą decyzję. Wielu z nas nie zaryzykuje zrobienia czegoś, o czym marzy, bo jest ryzyko straty. Takich przykładów można by mnożyć. Ja tylko mam nadzieję, że czas, który spędziliście ze mną, nie był dla Was czasem stracony. Z tym Was dzisiaj zostawiam.